Czy mnie na pewno widać dobrze? No widać, mnie widzisz? Widać w tym podbiciu. Musisz tak siedzieć blisko mnie? Cześć, tutaj Kacper, a to jest następny, pierwszy odcinek z Asia Box i dzisiaj będziemy... Nie pierwszy odcinek z Asia Box, tylko kurde tego... Ogólnie z boksów ogólnie, dobrze. Ogólnie pierwszy odcinek na twoim kanale i nie tylko boksy. No tak. Ogólnie pierwszy odcinek, no. Mhm. No. Dobrze mówisz. Ale dobrze. Dzisiaj mamy dla was taką niespodzianeczkę, że będziemy otwierać boks. Było to otwierane wczoraj, dlatego jesteśmy trochę inaczej ubrani. Ale... ogólnie... Bo to jest właśnie coś, co będziemy... pod koniec tego odcinka robić, czyli będziemy pić kawę właśnie z tego boksa azjatyckiego. Dlatego zapraszam was do oglądania odcinka i życzymy mi miłego seansu. Okej, okay. No. To mamy tą paczkę z Azji. Kurde, zaczniemy. Na pewno nie, chyba nie od pićku. Nie, picie później. Tak jak bym zrobić na to, bo... Picia się ogólnie boję. Dobra. To jest... To jest jakieś... To jest kawa którą zrobimy później wieczorem, jak z roboty wrócę. To jest BB. Jakieś takie słodycze typu słodny karmelek, jak tutaj pongi jest, to jest wszystko. Tak, wiem. To są krakersy o smaku... Czekaj, chicken kurczak z onion, to jest cebula. Ja wiem co to jest, ale nie wiem tego po polsku czasami. No, ale smaku mam. Ale to są z tego, z ryżu. Z ryżu, tak. No to co, spróbujemy, co? No dobra, to ja tego się najbardziej boję, bo nie cierpię imbiru. Będzie ciekawy. No. Jak to pachnie? Okropnie, co? Okropnie? Nie, w sumie? Nie pachnie tak źle. Tak to wygląda. Jest takie malutkie. Nie jest złe. Jest dobre właśnie. Mi to smakuje. Dobra. Połóż to. Bo teraz jemy wszystko. No nie, musimy spróbować. Musimy wszystkie spróbować. Bo ty za chwilę do pracy idziesz. No. Dobre to. No na razie, tak na pierwszą rzecz, którą spróbujemy. Ostre! Trochę, to chodzi po ostre, potem. Tak, może spróbujmy w końcu. No ten imbir to bardzo ciekawy, naprawdę. To jest... Dobra. Próbuj, jedaj. Tak, jak widać. Pakowanie wygląda tak. Od tego, no boimy się, bo boimy się, że to jest to, czego nie chcemy. A cukierek wygląda ogólnie. Tak opakowanie cukierka wygląda. No dość mały. Się. Że imbir jest okropny. Naprawdę, o. Trzymaj tam. Ale nie. To jest dobre. To? No. Tak, to jest świetne. To jest akurat... Cukierek imbiru. Tak. Ale... To jest... Oryginalny smak jakiś, kurde. Skąd to jest? To ja nie mam pojęcia. Ginger. To jest imbiru. Imbiru? Tak, to jest imbiru na pewno. Ale po co to się zajmuje? No nie wiem. Trzeba spróbować coś powiedzieć. Muszę napić się wody, żeby stąd smak usunąć. Dobre jest, cholera. Ten KitKat mnie ciekawi. Bo nie wiem, co mnie to KitKat i Oreo ciekawi. To są dwie rzeczy, które najbardziej mnie ciekawi. I te na samym końcu, bo... Co? To co na samym końcu wyciągnęliśmy. Te mochi. To też mnie ciekawi. Dobra. Nigdy tego nie jadłem. Dobra. O kurde! Okropnie wygląda. Nie, boję się to jeść. Ja będę po tym żygał chyba, co? Widać, że to imbir w środku jest na punk. Przecież to jest sam imbir! Albo jakieś... Jezu Chryste, jak to wygląda w ogóle. Jest okropne. To się klei. No, dobra. Ale nie pachnie. 3... 2... No jednak,
Ej, nie wytrzymałem go. To jest strasznie słodkie, to nie jest to sama słodycz. I to nie smakuje kompletnie. Sama słodycz. Mordokleja. No właśnie. Sama Mordo, słodycz. Mordokleja i tak bardzo imbirem podchodzi. Bardzo. Bardzo imbir. To ja. Jak to są gumy, a nie pastylki jakieś? Ej, ty! To jest guma z życia. To musisz to i tak czekać wypluć. Candy pisze, to może nie guma do życia, tylko ten. Z życia. To weź to wywalił już z tego. Nie. Nie mogę. Dawaj szybko, bo czas nas zaraz, kurde, jest mój telefon. Czekaj, ten telefon. Ej, nie mogę tego. Weź to wywal jakoś. Przepuść albo no nie mogę. Już? Nie mogę! Ty bo się udusisz! To się normalnie do tego zęba przykleiło. Czekaj, muszę umyć zęby. No, nie mamy na to czasu! No ale nie... Chcesz to kontynuować później? Nie. Wieczorem? To właśnie. Masz? W miarę. No zęby się mam, ale... Teraz to. To jest chyba wodorost, mi się tak wydaje. Nie bierzemy już gum. Znaczy nie no. Gdzieś gumy nie. No gumy są przez dwie paczki. Tutaj to jest guma to i to jest na pewno rozpuszczalna. To jest na bakto rozpuszczalna. Dobra. Już pokazywałem, jestem. Nie? To jest jakiś big roll. A jeszcze raz pokażę. Typowo chyba wodorost, mi się wydaje. To otwieraj. To chyba będzie trzeba zjeść na pół od razu. Tak. Jak pachnie? Kurwa. Wodorost. Nie wiem tego. To Kasper, trzeba jeść. Tego jest więcej chyba. Co to dupy? To jest wodorost. Nic nie wiem wodorostu. Nie ma tego więcej? Czekaj, weź tą. Ale się klei. Ja tego trochę. Dobra, ja tego trochę. To masz. Tutaj trochę spadł. Jest tak, że tego nie da się zjeść, albo coś. Poczekuję. Chyba woda. No, nie, bo to jest strasznie słodki ten wodorost. Słodki jest, to jest takie gumowate. Mm-hmm. Wiesz co? Trochę jak sushi, ale w sushi nie. Jest lepiej to użyte. No właśnie. W sensie, czuć ten smak sushi? Jednak wodorost na przekąskę to chyba musi być naprawdę coś innego. Z ryżem chociaż. Coś. Nie wiem. No użyli ryżu, ryż jest dobry, a wodorost już nie. Sam wodorost jest okropny, tyle powiem, bierzemy te gumy może, co rozpuszczalne? Weźmy coś, co... czekaj, weźmy coś jeszcze znowu okropnego. Nie, żelki tak, ja bym wziął to. To są... To też są żelki, to są gumy. To są cukierki. To są, mi się wydaje, dobre. Krabowe albo coś. Bo... To jest drzewo debilu. Na czym rośnie ten? Nie jest imbirowa. Czekaj. Tamaryn. Co to jest tamaryn? Składniki! Po polsku? Tamaryndowiec. Co to chuj? Co to jest tamaryndowiec? Cholera wie co to jest, ale... Tamaryndowiec. Co to jest tamaryndowiec? O! Fajne otwarcie. O kurde. To jest tak wygląda. Weź to próbuj. Ja chyba nawet nie próbuję. Trzeba jeść. Jest cukierek, pajacu. Czy żelek. Smakuje lepiej niż pachnie. Dobra.
Dobrze wiedzieć. Jeszcze tego nie próbowałem. Fuj! Ale to chyba, kilka z tych rzeczy pójdzie do śmieci jeszcze dzisiaj. Tak. Bo mówię, tak będzie, bo USA jest nam bliżej. Tak, następnym razem zamawiam jest USA! Ho, ho, ho. To na YouTube'a pójdzie? No, no może iść. No to pójdzie do śmieci chyba. Te okulary może założę. No to załóż okulary. Dobrze, teraz przechodzimy w te lepsze rzeczy chyba. Pewnie i tak drugą część będziemy musieli nagrać, czy się zresztą. Dobra! Ja się najbardziej ogólnie boję picia. Ja bym te picie otworzył teraz. Mówisz? Mhm. Mi się wydaje, to będzie dobre. Ja staję, to będzie dobre. Picie, jesteś, coś takiego. Oj, Jezu, demotyzacja. Ale tam, nie nagrywamy dla pieniędzy. No. Tylko wydaje. Mój pierwszy filmik tak na tym kanale drugim. Product of Korea. O! To byłoby ciekawie. Z Korei jest. Koronawirus. Typowo, tam będzie koronawirus. Koronawirus. Chodzi, tak. Ty próbujesz pierwszy. Tak? Ja nie mam. Jak dla ciebie to będzie niedobre. Nie ja się boję, że tam będzie ryż w środku. Tego się boję, że będzie w środku ryż. Nie, bo nie. Dawaj. No otwieraj to! Jak pachnie? Cynamonem. W cholerę cynamonem pachnie. Dawaj! Ej, co ja tutaj wiesz, ja pierwszy miałem! Dobra, ty wiesz. No ja mogę być chory na koronawirusa. Nie jest takie złe. Da się to pić. Masz. Jak chcesz, to wypij. Kurde, cynamon. Tak? Cynamon challenge następnym razem? No tak nie. Lubię. Dobra, ja ci będę to podawał do podpitki reszty rzeczy. Cwajaku. No, lubię cynamon, ale to, nie to, tak. To później wypijesz. Dobra. Ksernik. Ksernik? Tak, ale boję się, że to będzie też... To jest awokado. Boję się, że będzie smakowało jak to. Bo jest tego samego. Nie wiem. Wiem, że te dwie rzeczy już idą do kosza. Znaczy, nie, czekaj. Tak, to idzie też do kosza, tak? Kasper. Co idzie do kosza? Tutaj nawet nie ma po angielsku. Co idzie do kosza? To idzie do kosza. Tamto idzie do kosza? Nie, no wiecie, nie będziemy tego wrzucać. No, jeszcze nie. Chyba, że chcą wygrać, to możemy dać pasy. Tak, jasne. Wysłać otwarte rzeczy w pasy. Możemy polecić wam tylko, skąd my to zamówiliśmy. Skrumi.pl. Będzie link w opisie. No, dokładnie. Będzie link w opisie, skąd zamówiliśmy dokładnie tą paczkę. Wiadomo, że to jest box, nie wiadomo co wy dostaniecie. Każdy ma teraz to. Teraz to. Otwieraj. Rób to, co chcesz. Rób co chcesz. A pokazałeś, jak wygląda? Nie. To jest coś takiego. Sternik mi się wydaje, takie ciasto sternikowe. Znaczy, to jest... Znaczy, zobaczymy jak to wygląda, no dawaj. Nie, typowo. To powiem ci, biorę ze sobą do roboty chyba, nie? Ale mi też trochę przysyp. Dobra, później sobie to zamknę tak, tyk. Każę sobie tym, bo jest surowy pach. Jeszcze pachnie? Jak? Jak te lubi się takie. Podobnie bynajmniej, troszkę. Znaczy, wiesz co? W ogóle koronawirus, a my sobie na łapę bierzemy, kurde, wydajemy sobie to, nie? No, ale jest kwarantanna, słuchaj. Ja w ogóle... No. Dobra. Tak to wygląda, żeby nie było. Czekaj, to trzeba pokazać jakoś. O, tak to wygląda. Twoja kamera jest bardzo dobra w tym telefonie. Wiem. Teraz trzeba to przedzielić na pół. Dobra. Bierz połowę. Cyk. Mam nadzieję, że nie zżygam się po tym. Nie. Nie jest to zła. Małe ciastko. Jak ciastko. Mhm. Chcesz popić? Nie. No nie trzeba. Ja nie trzeba jak kolejno, żeby mi próbować. Racja. No dobra. Tam masz swój... A w sumie wypijesz się w ogóle, jak będziesz montował film. Żeby ci przypominał. Cwaniaku. Ja się boję, że tam w środku jeszcze ryż będziesz miał. To mi się wydaje cynamonowo-ryżowy ten.
to mi tak wydaje. KitKat, lecimy. Tylko nie wiem kompletnie co to jest za smak. Ruby Chocolate. Różowa czekolada, taka rubinowa bardziej. Rubinowa. Smak rubin. Nie. Polecamy! Z tego co widzę, to tutaj będą tak... Pewnie coś koło wiśni, wiśni. No to otwieraj i zobaczymy, spróbujemy. Tak to wygląda. Spoko to wygląda, nie jest źle. No to nie znać się na języku, kurde, japońskim, ani żadnym innym. O kurde! Miesiątka... Wirus! Jak mieszczanka... Jak mieszanka studencka wygląda. Dobra. No, na razie. Dobra jest. Na razie. Tylko 3 rzeczy mnie smakowały, nie? 3? No, nie. No ja jednej nawet nie spróbowałem, nie? No. Ale dzisiaj będzie okropne, dlatego tego nie spróbowałem. Będzie w komentarzach. Powinieneś. No. No, dobra. Ciastko ryżowe? Ciastka, choco pie. Dobra, dawaj. Bo nam zostało jeszcze trochę. A ja mam tutaj 20 minut do wyjazdu. Nie jest pełne prąd, jest lepsze. Wszystko po tym. Nie, po japońsku i... Koreańsku, japońsku, chińsku. No. Oho. No. No. Świetnie. Dobra, spoko. No, no spoko. Spoko. No tak. Bardzo spoko. Tato potrafi dzwonić o dobrej godzinach, nie? No. Udało się wstrzeli. Dobra. No to lecimy. Dobra. Z kolejną rzeczą. O, to jest, tu trudno się otwiera, jest open, kurde. Koronawirus. Ej, są dwa ciastka. Dwa tylko? Nie, jedno. Nie, to jest jedno. Jedno duże ciastko. Nóż. Nóż? Zaraz umyję ręce, w końcu to, koronawirus. To idź po nóż i ten... Ja idę umyć ręce, żeby... Dobra. Mniej więcej pół. Mniej więcej pół. Mniej więcej. Tak to wygląda w środku. Powiem wam. Fajnie. Ja biorę więcej. Ja kurde. Okej. Dobra. Okej. Próbujemy, no bo. Co? Dobra. Ta pianka. To jest pianka w środku. Tam masz mało. Jaka? Dobra. Fajne. Bardzo ciekawa pozycja. Polecam. No chuje. Nie powiem nie. Okej. Dobra. Dalej. Następną rzeczą, którą spróbujemy. Żelki? Żelki. Jest coś takiego, my się wydaje, że to są żelki. To jest wszystko, znowu wszystko, kurde, w hashtagach. No co, wszystko. Japanizy. Gdzie? No mówię Japanizy. Hashtagi to niekoniecznie, kurde, Japonia. Dobra. Po pierwsze, to nam się będzie potrzebne. Pi! Ja już napiję się. I ma fajne otwarcie. Patrz. Taki normalny. Ty, no ja to biorę ze sobą do roboty. Nie wiem, będzie dobre. Ale fajny zapaszek. Ej, to jest jabłkowe. Nie. Guma balonowa. Jabłkowe. Guma balonowa. Jabłkowe. Jabłkowe. Daj mi pół tego. Biorę też. O chłopie, na razie wszystko co było dobre, że zbliżmy, to jest dobre. Lubię ogólnie żelki. Też lubię. To jak teraz zabieramy za te ostatnie żelki? No. Dobra, są to oczywiste. No nie, dobra. To jest chyba pospolita rzecz.
takie wszędzie szoki. Są podobne rzeczy, u nas też w Polsce takie szoki. To wygląda jak takie szoki. Ale my mamy szczerze, że szoków nie ma tutaj. No ja się bałem, że będą. A te szoki z Japonii są chyba bardzo kwaśne. Dobra. Zamyślałeś się, że nie ma szoków? A w środku co? Szoki. Co ty gadasz? Nie szok, to jest guma. Jezus, jak to otworzyłeś? Wygląda jak turbo. Na gumy turbo nie jadłeś. Mówię, wygląda jak turbo trochę. Są takie same te ślady opony. Mam nadzieję, że będzie dobre, wrzucam ich teraz do dobrych. Guma balonowa czy nie? Moja jak cytryna. Co ty gadasz? Na blasku cytryna, nie będzie cytryny. Nie ale noska. Dobra. Jak mamba. No nie mówię, w Polsce są podobne. Nie wiem, co może. Bierzemy ten lek? No. Bierzemy leki. Lek na koronawirusa. Xylitol. Proszę bardzo. Jak dobrze znaczy. Nawet ma parzę, ma tylko. Nawet ma puszka. Dawaj. Dokończymy to, damy radę. Dawaj. Jeszcze jem. Dawaj, to dobra. Pastylki! Lek! Guma! Guma? Musi być guma. No! Guma, tylko że jeszcze osobno spakowana. Osobno pakowana do guma. Coś takiego. Tutaj masz kamerę. Coś. Gdzie? Tam jest kamera. Co? W górę czy na... Po prawo czy po lewo? Po lewo. O, jak to jest guma? Dobra. Ją biorę. Ona jest jak ta. Jak u nas. Shockwave, czy nie? To też tego samego koloru. Mm-hmm. Tylko jak one się nazywają? Winterfresh? Nie, Winterfresh. Może być, nie może. To jest Waves. Winterfresh! Takie flotowe. No. To coś tam Waves. Albo Orbit. Orbit nie ma. Nie biorę. Dobra, bo to jest guma. Ale trzeba ją uwagi. To jest jeszcze jest. Ale zostały trzy rzeczy. Dobra, bierzemy sobie najlepsze chyba. Ale najpierw trzeba przypukać, bo to jest... Mamy nadzieję... Bardzo dobra guma. To jest Oreo, bardzo dobra guma, no normalna, taka jak Orbit czy coś. Bierzemy sobie Oreo o smaku lodów. Ale jakich lodów? Ice cream, po prostu lody. Ale jakich lodów? O, już źle. Dobra, próbujemy. Są różne smaki. Masz ciastko. Dobra, próbujemy tego. Bo czasy nam nagli i spieszymy się trochę z czasem. Ale co jak będzie, jak każda jest inna? Nie może być, no. No masz flavor i masz biscuit. No wygląda jak normalne Oreo. Wszystkie takie same. Co, wygląda jak zwykłe Oreo. Ja je biorę do tego, tutaj, bo sobie zagryzał przy montażu. Normalne Oreo. No to jak ty bierzesz Oreo, jeżeli... że ja nawet nie wiem, czy są dobre. No coś próbowałem, ale poczułem ten smak. Dobre jest. Jagodowy. Jagodowe lody. Trochę jagodowe. Jagoda. Jagodowe lody. Możliwe. No czuję cholerę jagodowe lody. Bananowe. Możliwe. No to przyszło podstawowe. Myślę, że pół. Nie, przyszło podstawowe. Pół na pół, ja. Dobra. Co to takiego? Poki. W Polsce też dostaniecie, ale nie takie. No nie. Takich w Polsce nie dostaniecie. Rupiące paluszki zbożowe, bączek. No i po polsku! Po polsku jestem! A nie, to jest przetłumaczone, jest naklejeczka z tyłu. Polska. No. Nie, no, tylko Polska. Import. Kokoro z smaki Japonii z
bułka zo. Tak, dobra, bierzmy. Na pewno chyba, na pewno nie jest z Polski. No nie. Poki. Ale to jest rzecz, która mnie najbardziej ciekawi. Wow! Wow! Dwie paczki! Wow! Dwie paczki możemy wziąć do tego. Patrzcie, są dwie paczki, jedna jest taka. Tylko nie wywalaj mi tego, bo ja do tego wrzucę swoją. Dobra. Żeby mi się nie pogniotło. Okej. Okay. To czekaj, to jedziemy z jednej chyba. To... Ale to wtedy ja to biorę ze sobą. No nie, to trzeba wybrać swoje. No właśnie. Chociaż... Zostawmy. Zjedzmy z tej i zostawmy na mnie. Żeby masę spróbowała. Zostawię to w domu. Zostawię to w domu, żeby masę spróbowała. A widać, że są z ryżem? Albo z czymś. Albo nie, z kawałkami rzeków. Dobra. Normalne, nie fajne. Okej. Okay. To pek. Szokoladą. Z orzechami. To nie, to zmienisz tego do pracy, zjesz tu domu. Jak normalne. Nie jesteś w stanie gdzieś tego wszystkiego pracy. No i bierzemy sobie na końcu mochi. Panie, ja to chciałem pokazać. Dobra. Okej. Rzecz, którą od zawsze chciałem spróbować, ale jakoś nigdy nie miałem okazji. Mochi. Mam nadzieję, że takie gumowate jak pokazują, takie puchne. Nie zacznij się. Dalej, otwieraj. Chyba tak się otwiera. I mam nadzieję, że jest dobre, bo naprawdę oczekuję od tego dużo. Mm-hmm. Oczekuję od tego bardzo dużo. Już widzę, że jest coś. Jest to bardzo ciekawe, to zapakowane. I wszystkie trzy trzeba spróbować. To w miarę, wiecie co? W miarę ciężkie. O, odbiłem światło. W miarę ciężkie. Tak, mamy tutaj winogrono, gruszkę i smoczy owoce. No. Poison fruit! Poison! Gruszka. Nie, passion. Cicho, poison! Tak. Zatruty owoc. Koronawirus. Zatruty owoc koronawirusa. Dokładnie. Teraz już będzie ciekawie, tylko ciekawie. Jeżeli wam się spodobało do mnie, to z automatu załawiamy. Ty! Co to? Nie wiem. Ła! Wyrwała ci włosa z nogi, debilu. Ej, co to jest? Maczy jakiś. Ej, możliwe, że to. A może to jest ten? Sos? Może więcej tego, pudrowego. Nie wiem, jak to tworzyć. Nie wiem, czy to się spożywa. Może więcej pudru. Oksygen. Co jest? Znowu jak ślek? Oksygen. Nie. Oksygen. Nie wiem, co to jest. No, to jest fajne. Ale kto wie, ten niech powie. Ty są... Czyli tak, jak miałem powiedzieć. Dobra. Wiesz, ja wiesz najpierw żółte. Żółte to jest. Żółte to chyba będzie mocny owoc. Wow! Wow, ale fajne! Jakbym jadł ten. Wow! Czekaj, bo moczy się takie, nie? Nie wiem. Moczy się chyba takie. Ja bym chyba na raz od razu. Nie no, trzeba na pół, żeby pokazać jak się. Dobra, ja zjadę na pół. Fajne. Tego się boli żarku moczy. Tak. Tak jest, tak jest. A strasznie czuć mąkę. No. Się okaże, że tu trzeba było przygotować. A może było... Nie smakuje. O! A jakbyśmy to uwaga, wewnątrz opakowania znajduje się troszeczkę pochłaniająca wilgoć, która nie jest do spożycia. Ale to chcieliśmy zjeść. Może więcej tego, pudrowego. Nie wiem, jak to się otwiera. Nie wiem, jak to otworzyć. Nie wiem, czy to się spożywa.
Na długo na pakowaniu. Super, że zakryliście. Nie pakujemy. Ale drugi smak będzie lepszy. Nie. Mówisz? To spróbuj. Nie pakuję. Jak nie masz tego opakowania. Ja to schowam tak i biorę. Jest milusia w dotyku. Ale nie jest takie. Jest milusia w dotyku. Jak te slimy, których nie ma. Będziesz teraz tego tego. teraz. Dobra. To pakujemy z powrotem. To jest niedobre. Nie to smakuje. Nie to smakuje, ale nie jest takie jak oczekiwałem. Bynajmniej ten smak. A to była chyba ta. Śliwka. Możliwe, ale skropne, nie smakuje. Mi się wydaje, że to była śliwka. Początkowo czujesz taki żelek jakby. No, ale i to później rozgryzasz i ten sok na ciebie leci. To jest spoko. Chyba taki soczek masz, ale ciepło. Potem zachodzi taką mąką. Ej, ale teraz ciepły. Tak jakby buchnie. Nie wiem, czy to się spożywa. Nie, powiem bo ci. Bo to pochłania wilgoć. Powiem ci hit kolejny. Ale no to jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Nie jest to takie jak chciałem, ale jest okej. Okay. Nie mogę zaprzeczyć. Jest okej. Okay. Dobra, na dzień. Nie, bo jeszcze trzeba. Kawa jeszcze nie przetestowaliśmy, ale... Stój. To się. Znaczy nie. To jest nie, z dupy. Nie. Najgorsze według mnie. Nie, to jest najgorsze. To było najgorsze. Dobra, to było najgorsze. To leci z. Nie, może nie, może mama to zje najpierw. Ale. Dobra, to mamy nawet. To było okropne. To po prostu jest straszne. To na pewno do śmieci, bo nasza mama też takich rzeczy nie lubi, więc od razu. Miru nikt nie lubi w Polsce. No. Zacznijmy od tego. To zostanie też do spróbowania dla mamy. Może mama polubi, cholera wie. Tak, mówimy wszystko o matce. No. Na pewno ktoś polubi w końcu. Nie wiem, ale też dla nas to nie jest za fajne. I teraz przejdziemy do tych chyba lepszych o wiele rzeczy. Na ostatnim miejscu według mnie jest tak. Te mochi. Mochi. Dla mnie jest... Też w sumie nie jest takie idealne jak reszta, którą jedliśmy. To jest na ostatnim miejscu, ale jest dobre, zjadliwe. Tak. Zjadliwe. Na 10... Na 10 to tak, kurde, właśnie, na 10. Temu... Nie mogę tego oceniać, bo tego nawet nie jadłem, więc w sumie mogę... Kasper, jak ile to dałeś? To jest... Ile? Od 0 do 10. 1. Dobra, nie wiem jak. Dobra, to tutaj u mnie ma... Też 1. To u mnie ma 1. To coś u mnie ma 3. U mnie ma 3. U mnie 2. To jest... 3. Dobra, czyli średnia to jest około... Dasz radę, kurde, pokazywać te? 2,5. Tak, tak. 3 na 10, coś tak, tak? Dasz radę? Tak, dam radę. Mochi, dla mnie to jest średniak, piąteczka. 4. Ja daję 4. Dla mnie piąteczka. Dobra, lecimy dalej. Inaczej powiem, nic stąd nie podbiło mojego tak bardzo tego. Pamiętam. Następne. Standardowe gumy jak u nas, szału nie robią, szósteczkę mogę dać. Ja 5, bo to jest nowa guma. Ale z Japonii. Co? Co też mogę nakleić chińskie znaczki na mambie i co? Potem się będziemy kłócić. Tak, potem jak mamy kilka... Dobra, poki. Dam! Piczku. 3 na 10! Nie, ale jest dobre! Nie, kompletnie nie podchodzi. Da się wypić, ale nie podchodzi mi kompletnie. Mi smakuje, ja lubię ten namor. 3 na 10. Ja daję 6. To jest dobre. Poki, które... To jest dobre, to też 6 daję. Jest... U nas też są zwykłe, też 6, kurde, dam, bo no. Zwykłe. Ja tego może 2 razy wyciadłem, więc wiesz. Dobra. To jestem mile zaskoczony, tak jak sądziłem, jest... Po prostu serduszko dlatego. Dziewiąteczka, mocna dziewiąteczka. Ja daję 8. Mocna dziewiąteczka, ponieważ jest coś, co przebiło totalnie wszystko. To jest 9. Dla mnie to jest dyszka. To jest lepsza niż Oreo dla mnie. To jest dyszeczka, nie? Ja to mogę wpierdzielać. To też jest dla mnie 9. No, zoom, to jest dobre. To jest dla mnie 9. To jest dziewiąteczka też. To jest 9. Oreo jagodowe smaku. Dobry. Dokładnie. A to... Standardowe gumy, tak jak... Standardowe gumy, więc też 6. To jest... Powiem tak. A jeszcze to. I faktycznie jest lekko ostre.
to, te ciasteczko. No właśnie, coś jeszcze. Te ciasteczko i drugie ciasteczko było. No dostań do opakowania. Tak. Dobra. A jeszcze KitKat był! Dobra. Super. Dobra. Jest opakowanie po KitKacie. KitKat daje 7. KitKatowi daje 7. Ja daję 7. Dobrze. 7, bo ciekawe tego rozwiązania. Ciekawe i wyglądało inaczej niż w Polsce. To tak. Się celi. To jest standardowe ciasteczko w sumie, nie? Tak, to jest takie ciasteczko. Chociaż nie, pianka była w środku. Ej, masz małą, faktycznie. Na tą piankę masz małą. Ja 7 mogę dać. 7. Nie, to jest. Jedno było jeszcze 7. Natomiast to był taki standard, ciasteczko. Piąteczka. Też piąteczka. Piąteczka, no. Więc. Jeszcze potem Boże, sobie pamiętamy. Nie, dobra, wstawaj rano. Mówiliśmy. Kawa jedziemy jutro rano. Tylko tak, witamy w następnym dniu. Witamy w następnym dniu. Witamy w następnym dniu. Trochę zaspani, bo w sumie od razu wstaliśmy i... Chwilę. Jest twoja wina. Nie? Tak. Zrobiliśmy dwie wersje. Śmierdzi strasznie, powiem. Tej kawy. No tutaj było napisane. Na zimno. O kurde, napisane mi wyleciało. Dobra, nieważne. Tutaj jest coś takiego. Właśnie matcha latte. I zrobiliśmy wersję z tyłu zapisane. Można zrobić wersję zimną oraz wersję ciepłą. To tutaj odwrotnie, dobra. Można zrobić wersję ciepłą i wersję zimną tego lata. Więc ja mam wersję ciepłą, wersję gorącą, tam gdzie jest więcej, a on ma tą zimniejszą, tam gdzie jest mniej. Dobrze, że piłeś. No podobnie jest, no. Dobrze, więc chyba czas sprawdzić. Prawdopodobnie będzie to jest, dobre. To jest prawdopodobnie niedobre. Tak. Nie jest to złe. Dobre jest. No, więc... Na zimno nie smakuje. Na gorąco wypiętył troszkę, ale nie jest złe. Smakowo jest spoko. Na pewno na gorąco będzie inny smak na bank. Niż na zimno. Z drugiej strony. No dobrze, że weszło. Mówisz? Nie powiem, bo następnego żartu nie wstawię. Samo. U ciebie gorzej. Fu. Dobrze, nie, tak jest. U ciebie jednak gorzej. Mówisz? Z drugiej strony. Co ty gadasz? Względem, że ci... Na pewno nie na takie dni, które są teraz zimne. No to na pewno nie. No nie. To zimno na lato bardziej się przyda. Dokładnie. Ale z drugiej strony to lepsze po prostu jest smakowo. I tyle. Znaczy kwestia gustu tutaj ogólnie. Kto woli, jeżeli ktoś woli ciepłą kawę, to ciepło będzie dobra, a jak ktoś woli zimną, to zimna. Nie ma filozofii żadnej. Lepsza jest ciepła. Będziesz się teraz kłócił, tak? No tak. No bo będziesz, to jest oczywiste, że ciepła jest lepsza, skoro ja ją piję, tak? Pijesz ciepłą, ale tak naprawdę... No, mieliśmy mało saszetkę, więc nie mogliśmy zrobić. Nie mogliśmy całej zrobić, bo to tak. By się kłóciło. Ale i tak mimo wszystko, ona w ogóle jest zielona. I nie jest w stanie pokazać, to masz mniej pokaż ty. Wiesz co? Może kurde... Nie wiem, nasz... aparat i tego... Może ty pójdź po telefonie zrobić zdjęcie. Mam sobie. No to rób zdjęcie. Na co zaczekasz? Gdzie możemy zrobić zdjęcie po prostu twoim telefonem, później to wrzucisz? No nie no, bo to wypijemy. Na pewno? Chyba. Mam nadzieję. Cało? Nie wiem. Na fotę. No. Zobaczymy. To ci nie pisze. O, no my też. Tego co widzę. Ciebie codziennie ktoś pisze. Nie zastanawiam się. Aparat, zdjęcie. Co? Nie, nic. Podsumowanie boksu jest takie, jest tam naprawdę sporo rzeczy, jest on wypchany po brzegi. Znaczy ogólnie teraz jak zobaczyłem, to możecie dostać trochę mniej, możecie dostać nawet więcej, bo od 15 do 20 produktów, bo czytałem, jak sprawdzałem, co możemy jeszcze zamówić, jakby co.
Mi się wydaje, że paczka z USA będzie mniejsza, sądząc po zdjęciu, bo na zdjęciu jest wypchana bardziej pianką, a tutaj nie było tej pianki. Gdy było wypchane bez po brzegi ten Asia Box i to było spoko. Dobra, to tak, jeśli chodzi o tą kawę, to jakiś takiej furory nie robi, jak ją ocenisz? I piłeś i zimno, i ciepło. Dla mnie obie po piątce mogą dostać, to jest 5 na 10 u mnie obie. Jeszcze jest szóstka w sumie, czemu nie? 6 jest dobrą oceną z tego powodu, że to jest coś innego niż u nas w Polsce. Ogólnie to czekamy na boxa następnego. Jeżeli następny box będzie, jeżeli ten się przyjmie ogólnie. Jeżeli ten film się przyjmie, to wtedy będzie następny box, bo mi to sprawia przyjemność. Mi też. Bardzo. Ja już, Kasper, ty nie wiesz, ale wczoraj coś zamówiłem. I na pewno z tego też zrobimy odcinek. To robimy na pewno. Też z tej samej strony. O, czyli że albo Challenge Box, albo USA Box, albo The World Turbo. I nie jest to box. O cholera, co się stało? Tak więc wyczekujcie kolejnego odcinka i... Ja teraz sam wyczekuję, więc zapraszam was naprawdę na następny odcinek. Jeżeli to przyjdzie, Dobrze, to dziękujemy wam bardzo serdecznie za dzisiaj i wczoraj w sumie, ale dla was to dzisiaj. Ogólnie dziękujemy za pobyt z nami przy tak, tych pięknych bo chwilach. To jest jednak, nam sprawia to przyjemność, my się z tego śmiejemy, mam nadzieję, że wy też się z tego śmiejecie, bo... To montowanie to śmieszne, znaczy montowanie to jeszcze może nie jest na takim poziomie, tak ja się robię. Ty nagrywasz, to jest spoko. W sumie to nawet nie nagrywasz, bo mój telefon jest, ale dobrze. To dziękujemy wam jeszcze raz za stop, dzisiaj. Jeszcze raz, Kacper, bo nie możesz mówić, że nagrywasz telefony. Czemu? Dzisiaj. Ojeju. Na razie. Cześć.